To motor rozgrzewamy. W domu się przewietrzyło, więc drzwi zamykamy. O ty, prawie mnie przytrzasnęły, skubane. I za robotę się zabieramy. A ja jestem Pattinson i witam cię serdecznie w serii z Merola do Zetora, czyli przyjechał chłop z miasta i rolnikiem marzy zostać. My lecimy, motor już rozgrzany, olej rozprowadzony. Siadamy i spadamy. Lecimy do sklepu, czyli niedaleko. A w międzyczasie ogłoszenia parafialne, co się działo, gdy się nie widziało. Między odcineczkami oczywiście misje. Misje się wydziały, pieniądze się zarabiały. Jak widać, stan konta całkiem pokaźny, całkiem przyjemny. Wszystkie statystyki na temat co robiłem i za jakie pieniądze oczywiście na blogu. Link w opisie tego filmu, w opisie kanału. Gorąco i serdecznie polecam, zachęcam i zapraszam. A teraz przyjechaliśmy na sklep. Na sklepie stoi, już stoi wystawiony przed warsztatem wedle obietnicy tutaj chłopaków nasz nowy siewnik. Wysiądźmy, obejrzmy, obejrzyjmy go, obejrzmy. Siewniczek oczywiście. Poznaniak standardowy. Widzę, chłopaki tu minią machnęli. Wyklepali, bo pogięty był. Nie ma to tamto. A teraz coś na temat tego siewnika, kilka słów, jakby to powiedzieć, sprostowania. Chłopaki jeszcze mieli go załadować od razu mieli go załadować jęczmieniem. Sprawdźmy, tak jest, jest pełen jęczmienia, 250 kg. No i teraz coś na temat tego siewnika. Otóż siewnik kupiłem, używany, stary, pogięty, pomięty, no nie da się powiedzieć, ale za dobre pieniądze kupiłem tam coś około 3000. Plus do tego 500 wzięli chłopacy tutaj za klepanie i malowanie tą właśnie tutaj minią. No i 3500 mnie wyszedł, plus oczywiście nasiona, no to nasiona też już tam poszły gdzieś dodatkowo w rachunku. No i jedziemy. Jest misja do zrobienia, oczywiście wszystko na temat tej misji, czemu ta misja i jaką dałem gafę początkującego. Wszystko powoli do przodu opowiemy. Więc dojeżdżamy do pola tutaj u Krzyśka. Pole tutaj u Krzyśka, Krzysiek tutaj się, jakby to powiedzieć, nade mną zlitował. Krzysiek mnie poprosił, zadzwonił, mówi, dostałem informację od Leszka. Leszka oczywiście znacie, pamiętacie z poprzednich odcinków? Jak nie, odsyłam gorąco i serdecznie, polecam i zapraszam. Więc teraz tak, trzeba włączyć siewnik, opuścić siewnik i jechać. No i właśnie, to jest kolega Leszka, a Leszek, Krzysiek. I Krzysiek tutaj mówi, weź chłopoku, mi tu zasiej jęczmień. No to dobra, nie ma to tamto, jedziemy. Z jęczmieniem. Dlaczego z jęczmieniem i jaką dałem gafę? Otóż zadzwonił do mnie Leszek, oczywiście dał nam już tu w międzyczasie kilka misji do zrobienia, kilka zadań do wykonania, no i teraz mówi, słuchaj stary, tam jest kultywacja do zrobienia, trzeba by trochę zruszyć tą ziemię. Ja mówię, no dobra, no fajnie, no to, ale że on jedzie gdzieś tam na dalsze pola i że on niestety nie ma sprzętu, żeby mi tutaj dać. Czy przypadkiem już się nie dorobiłem swojego? Ja mówię, słuchaj, nie ma problemu. Ja oczywiście swojego sprzętu dorobić się w końcu muszę, więc ja jestem na to jak na lato. Ja przejrzę katalogi, zobaczę co jest w ofercie gdzieś tam i jak najbardziej, jak tylko coś dostanę, coś kupię, to zaraz do ciebie polecę oczywiście sprawdzić, przetestować jak to działa. No i co? I poprzeglądałem trochę katalogów, poprzeglądałem trochę ofert. Ale wszystko to wymaga takiej mocy. Ja mam tu tylko 50 kucyka. A to wszystko, co tam woła, tyle, że ponad... No to jest jakieś paranoja. No to nie dla mnie. No sorry, to nie jest dla mnie. Ja się na to nie piszę. Sorry bardzo. No nie byłem w stanie. Zadzwoniłem do Leszka, przeprosiłem. Oczywiście, jakby to powiedzieć, przysłowiowo poklepał mnie po ramieniu, pocieszył, mówi, nie martw się. Spoko jest, no oczywiście on tu zadzwonił z racji tej, że zna moją sytuację, chciał pierwszemu mi zaoferować tą ofertę, tą pomoc,
No skoro nie daje rady, nie ma problemu. Od razu mi tutaj rzucił polecenie, jako doświadczony tutaj rolnik. Mówi, słuchaj chłopaku, inwestuj w sprzęt, który jesteś w stanie pociągnąć tą maszyną, a w międzyczasie dorobisz się oczywiście w mocniejszy sprzęt, mocniejszy ciągnik i wtedy będziesz szedł w typowo ciężkie maszyny do uprawy. No, czyli myślę, że to będzie plan do wykonania i taki plan moje gospodarstwo tutaj przybierze. No i taka sytuacja, no i właśnie tutaj Leszek wspomniał Krzyśkowi, koledze, że mam taką, a nie inną sytuację, że bardzo chętnie, no i mówię, no dobra, nie ma tego, no to Krzysiek jak zadzwonił, mówię, jeszcze mi tu podesłał linka, mówi, słuchaj, taki poznaniak tam trochę pogięty, pomięty, ale jest, działający, więc sprawdź go, może, skoro dysponujesz jakąś tam gotówką, jakąś kasą, no to sprawdź go sobie, ogarnij, i możesz do mnie tutaj przyjechać, niewielkie pole, możesz jęczmionkę tutaj zasiać i sobie sprawdzić, czy to działa. No, tak się stało, jak się stało, chłopaki na warsztacie mówią, spoko, nie, wyklepali, wyprostowali wszystko, co trzeba było, machnęli minią, mówiąc, na razie nie będziemy tu inwestować w lakier, w farby, no bo bez sensu, jedź sobie na pole, sprawdź, czy to działa, czy to wszystko tutaj funkcjonuje, a wtedy machniemy. A ja przyjechałem. Jak to jest teraz? Tu przyjechałem, a. Ślady Soma nie siałem? Co jest teraz? Muszę wyjść na zewnątrz. Bo troszkę mijaczki, no ale no szkoła. Szkoła, ćwiczymy, uczymy się. No. Siej mi tu. Oczywiście tutaj ćwiczymy, uczymy się, nie ma to tamto. No i chłopaki tutaj machnęli mi minią, jeszcze mówią, nie będą mi tutaj zakładać tych osłon tego, no bo jak przyjadę z pracy, umyją go, wyczyszczą, machną już lakierek taki porządny, pozakładają wtedy wszystkie osłony. No i jestem, no i jestem, testuję właśnie tutaj, właśnie z tobą na twoich oczach. Testujemy tego poznaniaczka, widzę dziorga fajnie wszystko. Wszystko ładnie i przyjemnie tutaj funkcjonuje. Więc myślę, że po tej pracy wrócimy na warsztat. Odstawimy chłopakom, niech tam zadziałają coś więcej. No i takie właśnie oto, taka jest historia tego tutaj siania, tego siewnika, tego odcinka i tej gafy początkującego, jak można było zainwestować pierwsze swoje pieniądze w tak słaby ciągnik. Słaby ciągnik, słabo nadający się, trzeba było może troszkę więcej, może tego Forda jeszcze sprzedać w coś grubszego, coś większego, co dałoby mi trochę więcej możliwości. No ale co zrobisz, panie, jak nic nie zrobisz. Czy by się przydało coś wyprostować. O, ledwo ciągnie tu. To troszeczkę pod górę. Trochę mijaków jest, no ale no. Dobra, ja teraz go puszczę tak na wyprostowanie. Tempomat. Może tak trochę się uda. Trochę wyprostować. A ja oczywiście odezwę się za chwilę. No bo nie będę cię tutaj zanudzał siewem całego pola. Więc opuszczamy, zasuwamy i do usłyszenia za chwil kilka.
No i kończymy już tą zabawę. Jak widzisz, musieliśmy tutaj troszkę przejechać na drugą stronę, ponieważ tu też jest jeszcze z tej strony taki ocypelek. Im bliżej końca, tym mniej mijaków, więc jak najbardziej myślę, że ćwiczenie czyni mistrza. Im więcej jeździmy, tym dokładniej jeździmy? No tak. Im więcej ćwiczymy, tym dokładniej jeździmy. A ja bardzo przemęczony, przemoczony, trochę zmęczony, ale nade wszystko bardzo, ale to bardzo zadowolony. Kończę pomału te siewy. Kurde, 7 kilo nasion zostało. A najlepsze jest to, tutaj jest wskaźnik, ty, on działa. Ten taki po lewej stronie, taki trójkąt, taki ze z tym, on naprawdę działa. Cofnij sobie film i zobacz, że on tutaj naprawdę się gdzieś tam był w innych pozycjach. Jak najbardziej. Poza tym mamy też statystyki tutaj, że to działa. 7 kilo, 6 kilo. Czy nam to wystarczy do zrobienia tego pola? 5 kilo, 4 kilo? No 2 kilo, to jeszcze możemy tu zrobić dwa przejazdy. No, na dwa przejazdy. No, przyjmijmy Krzyś dla Krzyśka, że tutaj, no, może tą końcówkę pod drzewem już nam daruje. Ale zobaczymy za chwilę, jak to wygląda. No i co? Siewnik działa w pełni sprawnie, więc myślę, że gdzieś tam na kolejne. No, mamy to. Mamy to. Krzysiek nam zatwierdził, że w tutaj prawym górnym rogu, że oczywiście on uznaje naszą pracę. Ile nam za to zapłaci? My jeszcze te 2 kilo tutaj wysiejemy, no bo nie będziemy 2 kilo trzymać w siewniku. Zero. No jeszcze chyba coś jest. Można jeszcze te mijaczki tu poprawić. Ile nam Krzysiek za tą pracę zapłaci? No i nie ma już nasion. Nasion jest zero. I jak ja się z nim za to wszystko rozliczę, to wszystko w następnym odcineczku, na który gorąco i serdecznie Ciebie zapraszam. Jestem bardzo zadowolony z wykonanej pracy, bardzo zmęczony i przemoczony. Wracam do domu, a Tobie dziękuję za uwagę i do następnego, do usłyszenia. Cześć!